Most graniczny w Laredo w Teksasie. Funkcjonariusze kontrolują ciężarówki z Meksyku. Dokąd pan jedzie? Proszę podjechać dalej. Sprawdzam, czy naczepa jest nowa, jak często przekracza granicę. Dokąd pan jedzie? Poza tym skupiam się na firmach transportujących konkretne towary. Co ma pan na naczepie? Co pan zwykle przewozi? Sprawdzam, jakie produkty transportuje. Przyjechał z meksykańskiego miasta, gdzie działa kartel narkotykowy. Jego cel to miejsce, gdzie handel narkotykami jest poważnym problemem. Musimy zrobić prześwietlenie. To on? Tak. Funkcjonariusz skierował kierowcę do kontroli. W dokumentach jest farba akrylowa, ponad 500 wiaderek. Gotów? Spójrzmy. Możemy prześwietlić wiaderka, żeby przekonać się, czy w środku są narkotyki. Pomożesz mi sprawdzać? Prześwietl te dwa. Pierwszy jedzie. Na razie wszystko się zgadza, ale konfiskowaliśmy już narkotyki ukryte w wiadrach. Kolejne. Teraz otworzymy wiaderka, żeby zajrzeć do środka. Następne. Jest trochę lżejsze od pozostałych. A wszystkie powinny być identyczne. To nie jest farba akrylowa.